Witajcie wszyscy, Arbike z tej strony. Jakiś czas temu robiłem baterie do roweru z ogniw od papierosów. Są to takie ogniwa. Proszę bardzo, zobaczcie sobie. Możecie znaleźć je wszędzie. Po prostu nieraz chodzicie na spacer, leżą sobie na ziemi. Wszystkie ogniwa zostały naładowane, rozładowane i sprawdziłem pojemność tych wszystkich ogniw. I o dziwo, tak jak powiedział producent, 1500 mAh. I o dziwo, wszystkie miały prawie 1500 mAh, plus minus tam parę miliamper. Bateria jest naładowana, no nie jest naładowana 100%, ma 28,63 V. I co? Odciąłem sobie właśnie tutaj końcówkę od baterii oryginalnej Bitwina, która ma tam 10 000 mAh. Ogólnie to zobaczcie, porównajcie te dwie baterie. Ta bateria jest dużo mniejsza i ma dużo więcej amperogodzin, ponieważ ta bateria ma 10 amperogodzin, a ta bateria ma 16 amperogodzin. Jak myślicie, bateria spłonie, jak ją podłączę do e-bike'a i sobie trochę nim pojeżdżę? No to poczekajcie, sprawdzimy to. No to co, więc co, bierzemy baterię, idziemy na dół, podłączamy do e-bike'a, sklejamy to wszystko taśmą klejącą. Przebieram się, wsiadam, jedziemy na wycieczkę. Rowerkiem, na którym przetestujemy tą bateryjkę, jest to rower Bitwin 24 V. Zobaczymy, czy to w ogóle mi wszystko się uda, ponieważ muszę tam włożyć rękę do środka i podpiąć tą oto wtyczkę. Także ja się biorę do roboty, a wy po prostu weźcie sobie jakiś popcorn, zróbcie herbatkę i poczekajcie. Ok, pierwszy krok zrobiony. Udało mi się włożyć tam rękę i podpiąć to wszystko. Zaraz zobaczymy, czy rower zeskoczy. A więc co, próba uruchomienia? Jest! Zaskoczył. Zobaczcie, pokazuje pięknie. Full bateria, piąty bieg. Wszystko będzie ok. Dobra, czyli co? Podpinam baterię, sklejam, tak aby nam nie spadła. Może jakąś gaśnicę wziąć ze sobą? Co o tym myślicie? No bo jak zacznie się palić, no to trzeba będzie chyba to jakoś ugasić. Ale nie, podejrzewam, że szybko ją wyrwę. Może nie będę jej sklejał, skleję ją tylko tak delikatnie, tak abym szybko ją wyrwać i po prostu wyrzucić gdzieś daleko i powiedzieć: to nie moje, to nie moje. Ok, no to co, ruszamy. Z powodu dużego wiatru muszę nagrywać to niestety, wiecie, z domu. Także ruszymy sobie normalnie. Rowerek nam, podejrzewam, wystartuje bez problemu. Jeszcze raz zerknęliśmy sobie na baterię. Bateria wygląda dobrze. W razie czego możemy ten pasek szybko odpiąć, po prostu wyrzucić w krzaki i jak będzie się paliła, szybko odjechać i się do niej po prostu nie przyznać. No to co? No dobra, ruszamy. Widzicie, ruszamy sobie na razie na pedalasyst. Na piątym biegu jest troszkę pod górkę. Przeważnie baterie, które są oryginalnie w tych rowerkach, są to baterie 8,5 Ah i przy ruszaniu przeważnie nam baterie po prostu przysiadają o jeden, dwie kreski. No nie, tutaj jak widzicie, nie ma takiego czegoś, nie ma tego zjawiska. Bateria cały czas trzyma nam się na fulla, także jednak te 16,5 Ah widać, że ma, no jest to moc, ma dwukrotnie większą moc, jak powinna. Jak powinien mieć ten rower fabrycznie. No możecie sobie zobaczyć 20 km na godzinę bez problemu tym rowerkiem. No rowerek Bitwin jest to rower, który możecie kupić w Halfordzie, 24 V i no tak jak powiedziałem wcześniej, bateria 8,5 Ah. Rower jest bardzo drogi, bo jest w granicach 1000 funtów. Jest to markowy rower, typowy taki dla kobiet z niską ramą, 27 cali koła. No tutaj widzicie, już popierdzieram prawie 30 km na godzinę. Muszę wam powiedzieć, że wiecie, no, lewą ręką kieruję, jeszcze naciskam manetkę, a w prawej ręce trzymam telefon, którym to wszystko nagrywam. Także trochę jest to niebezpieczna sprawa, ale no niestety nie dorobiłem się jeszcze takiej fajnej kamery, którą mogę sobie podpiąć i pokazać wszystko, ale jestem w trakcie myślenia o tym, aby sobie ją kupić. No nic, no jedziemy dalej. Jak widzicie, bateria w ogóle nic, a nic nie przysiada. Piłuje rower na samej manetce i cały czas trzyma nam, wiecie, maksimum kresek. Także no, pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Ludzie, którzy jeżdżą na rowerach elektrycznych, wiedzą dobrze, że jak rower w piku ma jakieś tam obciążenie, to zawsze te jedna, dwie kreski no, zejdzie. I wtedy wiemy, że właśnie no, było jakieś tam obciążenie i rower. No co, sprawdzimy sobie teraz ogólnie cały stan. Zrobiliśmy tam, nie wiem ile tam, może z kilometr, ale trzeba było sprawdzić wszystko, jak to teraz wygląda. No bateria jest w eleganckim stanie, jest chłodna, nic się nie dzieje.
wizualnie nie widać, aby coś tam się w niej zaczęło palić, także powinno być ok. Ok, zrobiłem coś koło 2 km do tej pory, trochę zmarzłem. Bateryjka nadal spisuje się bardzo dobrze, nawet się trochę nie zagrzała. Tu mamy BMS na wierzchu, także on ma bardzo dobre chłodzenie. Bezpiecznik też jest na wierzchu, tak abyśmy mogli sobie w każdej chwili zobaczyć, co się dzieje. Zajrzyjmy do komputerka. Bateria nadal jest na fullu. Ok, jest godzina 14:45. Pogoda się psuje, więc idę założyć czapkę i jedziemy dalej. Ok, przyjechałem jakieś 16 km. Wiecie, zakończę ten test, ponieważ dzisiaj jest bardzo zimno. No i nie chce mi się już dalej jechać. Stwierdziłem, że dla tej baterii to nie jest problem obsłużyć taki malutki silniczek. I no to nie jest test. Test to będzie, jak podłączę jakiś silnik 1000 W. No to może wtedy ta bateria wyszczeli. Bo jak na razie, to powiem wam, to jestem zawiedziony po prostu. Myślałem, że coś się będzie dziać, no ale niestety, no nic, nic w ogóle się nie dzieje, nie? Bateria jest nadal silna, nawet dużo nie straciła na swojej mocy i myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o bajki. Później jeszcze w domu sprawdzę, czy ogniwa się mocno rozjechały, no, czy to w ogóle ma jakiś sens. I ewentualnie dam wam znać. Wiecie co? Sprawdzę tą baterię następnym razem jeszcze raz dla was. Ale tak jak powiedziałem, podłączę trochę silniejszy silnik, ponieważ te 16 amperogodzin, które daje ta bateria dla tego silniczka, to jest nic. No tak myślę, że no jestem zawiedzony. No. Wszyscy, którzy mówili, że wybuchnie, tak mnie przekonywali, że spalę sobie dom, że co ja robię, że jestem idiotą. No może macie rację, no jestem idiotą, no ale ja te testy robię specjalnie dla was, abyście wy ich nie robili. No nic, jadę do domu, co tam, no odkładam ten rower na bok i może postaram się baterię podłączyć do czegoś mocniejszego. Wiecie, może jakiś silnik znajdę mocniejszy, tak aby ją trochę tam przeciążyć, ale myślę, że no bezpiecznik by się spalił, no wiecie, no nie świrujmy, nie? Jakby coś się miało dziać, to by się po prostu spalił bezpiecznik, także jakbyście palili te papierosy, chcecie sobie zrobić jakiegoś e-bike'a, możecie kupić sobie jakiegoś starego e-bike'a, który jest po prostu niesprawny, ma zużytą baterię, wejdźcie sobie na mój kanałek, ja tam go podlinkuję pod spodem i sprawdźcie, jak zrobić taką baterię, jak ją polutować, tak aby było bezpiecznie. Jak podłączyć BMS-a, tak aby było bezpiecznie. No ten BMS, który zastosowałem tutaj, on ma 40 amper, także załatwić coś takiego to jest masakra. No powiem wam, podłączyłem tą baterię do silnika od Mlexa, no nie, ale ten silnik ma 4 kW, to zobaczcie, bezpiecznik się od razu spalił, nie? I jeden tranzystor to się aż przygrzał, widzicie? No to też możecie zobaczyć, byłem w Polsce, robiłem parę filmików. Bateria ma już około 2 lat. Pierwszy raz ogniwa, powiem wam, balansowałem jakieś miesiąc temu. Po prostu balansowałem je, ponieważ przy sklejaniu tej baterii, przy lutowaniu, nie balansowałem ich idealnie, no nie? Ale postanowiłem, że wszystkie cele osobno sobie doładuję na maksa. Bateria trzyma. No nic, no nie będę wam dłużej biadolił. Na razie trzymajcie się. Pa, do następnego filmu.